zachęcam wszystkich, którzy dbają o tężyznę fizyczną, do odwiedzenia dzwonnicy Giotta, gdyż wtedy przekonacie się, jak wydajne jest wasze serduszko. No i nareszcie nadszedł ten dzień, w którym możemy was powitać z naszej ukochanej Florencji, po włosku Firenze. Zaczynamy od jednego z najwspanialszych zabytków tego miasta, dodatkowo związanego bardzo z Polską, bo to jest dziedziniec Pałacu Strozzi, Palazzo Strozzi. Jeżeli spojrzycie na układ tego dziedzińca, czy on wam czegoś nie przypomina? Zobaczcie. Kolumny, arkadowy dziedziniec i krużganki. Gdzie takie krużganki znajdziecie? Oczywiście, że na Wawelu. Praktycznie jeden do jednego, z wyjątkiem tej środkowej części, która na Wawelu nie jest zabudowana oknami, ale poza tym to jest idealne odwzorowanie Wawelu. A dlaczego? Bo twórcy koncepcji Wawelu, tej renesansowej, czyli Franciszek Florentczyk i Bartolomeo Berecci, byli, przynajmniej jak nazwa sama wskazuje u Franciszka Florentczyka, stąd. Tu się wychowali, tu się uczyli i stąd brali swoje pomysły, więc najprawdopodobniej ten dziedziniec był inspiracją dla owych dwóch architektów, by stworzyć dzisiejszy wygląd, XVI-wieczny również, dziedzińca Zamku Królewskiego na Wawelu, który wam tak pięknie opisywaliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków. Proszę jeszcze rzucić okiem na tę panoramę i zobaczcie. Jest to praktycznie jeden do jednego Wawel. No może oprócz tej niezwykle efektownej, aczkolwiek zupełnie niepotrzebnej trójwymiarowej animacji. Także Florencja wita nas mocnym uderzeniem i idziemy dalej. A tak Pałac Strozzi prezentuje się z zewnątrz, w zachodzącym słońcu. Ponieważ Florencję założyli Etruskowie jeszcze przed naszą erą, później została zdobyta przez Rzymian, tutaj Juliusz Cezar kazał ją odbudować po pewnych wojennych zniszczeniach w pierwszym wieku przed naszą erą, około 59 roku PNE, i zbudował miasto dla byłych żołnierzy w kształcie obozu wojskowego. Stąd dzisiaj widoczny, co wam pokazujemy na zdjęciu, szachownicowy układ ulic prostopadłych. I to było za czasów rzymskich Forum, czyli główny plac miasta. Dzisiaj to się nazywa Piazza della Repubblica. I tutaj jest taki ogromny łuk z kasetonowym sklepieniem. Dzisiaj on jest oczywiście, jak to zwykle u nas bywa, pechowo w remoncie, ale zrobiliśmy zdjęcia z drugiej strony i wam je teraz pokazujemy. Jak zwrócicie uwagę, jak wygląda ten łuk, jak wygląda to sklepienie, to jest idealnie żywcem wzięte z dwóch fresków. Z Rafaela Szkoły Ateńskiej oraz z Masaccia Trójcy Świętej, która znajduje się w nieodległym kościele Santa Maria Novella i też go wam pokażemy. To jest XIX wieku budowla, także na pewno nie malarze inspirowali się konstrukcją, a konstruktorzy i architekci inspirowali się malarstwem. Także takie rzeczy, przenikanie się malarstwa i architektury tylko w starożytnej Florencji. Dzisiaj ona nazywa się Firenze, ale za czasów rzymskich po łacinie nazywała się Florencja, tak jak po polsku. Dziękuję. A tak wygląda owo kasetonowe sklepienie. Niestety przykryte ogromną ilością rusztowań, gdyż jest remontowane.
kto dotknie nos tego dzika, znajdzie szczęście w życiu. Podobno. Więc sprawdzimy, czy to prawda. No. Stąd dużo dań ze świnek w rejonie Toskanii. Jesteśmy obok katedry, w najsłynniejszym miejscu we Florencji, na Piazza della Signoria, w głównym rynku właściwie miasta. Tutaj w Palazzo Vecchio mieścił się kiedyś ratusz. Ale z tej wizyty nakręcimy Wam osobny odcinek, ponieważ mam wykupioną wycieczkę w środku pałacu z przewodnikiem prywatnym i wtedy zrobimy Wam film, który będzie nasączony faktami jak dobra kasza z kwarkami. Teraz tylko taki króciutki przegląd tego miejsca, ponieważ jesteśmy tutaj po raz pierwszy od 5 lat. Tutaj pod tymi arkadami są kopie różnych słynnych rzeźb, oczywiście kopie. Tutaj na uwagę zwraca kopia słynnej rzeźby Porwanie Sabinek. Dlaczego tu zbudowano? Dlatego, że rodzina Medyceuszy podczas różnych wydarzeń kulturalno-politycznych zasiadała sobie tutaj pod dachem, a prosty lud na rynku. Tutaj widzicie przed wejściem jest Dawid. Dawidowi poświęcimy jeszcze trochę czasu podczas naszej wizyty. To jest oczywiście naturalnych rozmiarów kopia genialnego dzieła Michelangela, ponieważ ono znajduje się w Galerii dell'Accademia. Pokażemy Wam zdjęcia również, które wykonaliśmy nieco wcześniej, jakiś czas temu, ponieważ specjalnie dla tej rzeźby zbudowano całe muzeum z taką wielką kupułą, żeby Dawid był zawsze oświetlony przez światło spadające z góry. Chociaż przez jakieś 400 lat stał dokładnie w tym miejscu, w którym teraz stoi ta kopia. I podczas pewnych rozruchów społecznych, które działy się na początku XVI wieku we Florencji, demonstranci wyrzucili przez okno ogromną ławę dębową, czy stół, która spadła na lewą rękę Dawida i mu ją urwała. Dlatego teraz w oryginalnej rzeźbie ręka, ta, której trzyma proce, jest przyklejona, ale tak to zrobiono, że nie da się poznać, że jest to po interwencji marmurowych chirurgów. Ale tu jest dla upamiętnienia tego, gdzie Dawid stał cały czas, stoi kopia. Kopia może być nawiedzana przez gołąbki i różne tam atmosferyczne procesy. Jej nic nie zaszkodzi, bo to tylko jest duplikat. Ten charakterystyczny balkon z trzema flagami możecie pamiętać z filmu Hannibal Ridleya Scotta z 2002 roku, ponieważ z tego właśnie okna Hannibal Lecter, czyli Anton Hopkins, wyrzucił po uprzednim rozcięciu brzuszka Giancarlo Gianiniego, który symbolizował pewien zdradziecki ród Paccich. A Pacci to byli ci, którzy przeprowadzili zamach na Wawrzyńca Wspaniałego i jego brata w katedrze. Ale o tym też powiemy Wam, mam nadzieję, kiedy indziej. Także to tylko taka chwilka relaksu przed właściwą wycieczką po Palazzo Vecchio. Niech ten niezwykle efektowny pomnik Fontanna Neptuna nie przysłoni Wam pewnego dramatycznego faktu, który znajduje się pod moimi stopami. Tu. To koło wskazuje nam datę roku 1498. W tym czasie w Florencji nawiedzały różnego rodzaju niepokoje społeczne i po śmierci słynnego Wawrzyńca Wspaniałego, Lorenzo il Magnifico, władzę we Florencji przejął pewien mnich, który nazywał się Hieronim Girolamo Savonarola. On wprowadził we Florencji rządy silnej ręki i zapoczątkował odnowę moralną, czyli tępił wszelkiego rodzaju przejawy rozpusty i bogactwa. Był niesamowicie utalentowanym mówcą, charyzmatycznym liderem, który pociągnął za sobą tłumy. Bogate damy z towarzystwa oddawały mu swoje suknie, przywdziewały
zgrzebne szaty, zgrzebne wory, oddawały diamenty i złoto, oddawały swoje floreny, czyli słynne złote monety florenckie, tylko po to, żeby udowodnić mu, że są godne zbawienia. On tak potępiał nagość i bezwstyd, że nawet słynny malarz Sandro Botticelli przyniósł tutaj swoje obrazy i spalił je publicznie na stosie, bo zawierały goliznę. Na szczęście nie dotyczyło to słynnej Primavery ani narodzin Wenus, bo byśmy w ogóle nie widzieli, co Botticelli namalował. No i jak to bywa z fanatykami religijnymi i z ludźmi, którzy za bardzo wdadzą się w swoją rolę, jego przeciwnicy polityczni w końcu doszli do głosu i doprowadzili do tego, że papież uznał go za heretyka, a szybko zwołany sąd skazał go i kilku jego współpracowników na karę śmierci. I tutaj dokładnie, gdzie jest to koło, Girolamo Savonarola został najpierw powieszony, a na szczęście dla niego dopiero później spalony na stosie jako heretyk, odstępca od wiary i źródło wszelkiego zła. Oczywiście później został zrehabilitowany przez Kościół, no ale już nie mógł się z tych molekuł i z popiołu z powrotem w człowieka przemienić, więc tak to wygląda. To miejsce, ten plac, Piazza della Signoria była świadkiem nie tylko rzeczy chwalebnych, ale również potwornych kaźni Bogu Ducha winnych fanatyków religijnych. Dziękuję. A jeszcze zwróćcie uwagę na tą niesłychanie efektowną chmurę, która według mojej wiedzy zwie się cumulus. Słońce ma się już ku zachodowi, więc na dzisiaj to będzie ostatnia scena nasza, przez 21. Oczywiście to, gdzie stoję, to jest wschodnia część katedry Santa Maria del Fiore we Florencji, czyli Matki Bożej Kwietnej. Nad nami majaczy majestatyczna kopuła Felipe Brunelleschiego, ale dzisiaj tylko kilka słów na ten temat, dlatego że mamy dla Was wykupioną wycieczkę i wchodzimy tam na szczyt oraz na dzwonnicę Giotta, która tu jest obok, tylko teraz nie widać. Zaraz baba pokaże. Widzicie teraz dzwonnicę Giotta. Tam też będziemy się wspinać w wielkim bólu, wielkim upale i wielkim znoju. Ale dlaczego akurat w tym miejscu nagrywamy tą scenę? Albowiem na początku XVI wieku tutaj, w tym miejscu, gdzie stoję teraz ja, może nawet gdzie jest ten biały fragment posadzki, leżał sobie 6-metrowej długości blok marmuru z Carrary, który był zaczęty przez kilku artystów, ale miał on pewną rysę w środku, taką żyłę jakby, i nie brali go, bo bali się, że pęknie. Tylko jeden człowiek, młody florencki rzeźbiarz, Michelangelo Buonarroti, powiedział, że on to weźmie. Wziął i stworzył z tego jednego kawałka marmuru swojego Dawida, rzeźbę wszechczasów, arcydzieło ludzkich rąk wszechczasów. My byliśmy u Dawida, zrobiliśmy jego zdjęcia, które Wam pokażemy w tym filmie, i stąd go zabrał, przetransportował do swojej pracowni i efekt widzimy. Będziemy na szczycie, tam gdzie widzicie tą złotą kulę, nad nią krzyż, to jest zwieńczenie tak zwanej latarni, która od góry wieńczy kopułę Brunelleschiego i swoim ciężarem wyrównuje napięcia, jakie tam występują. Projekt genialny, który omówimy w innym odcinku. A teraz mam nadzieję, że pójdziemy coś zjeść. I dzisiaj jeszcze
wejdziemy tu na słynną dzwonnicę Giotta. To jest wejście na florencką campanile, zwaną dzwonnicą Giotta, albowiem wielki Giotto był jej głównym architektem i twórcą koncepcji. Czyli można się domyślić, że powstała ona w wieku głównie XIV, kiedy to Giotto żył i działał. Na szczęście trafiliśmy na zbawienne pierwsze piętro, co uchroniło nas przed pewną śmiercią z braku tlenu. Lepiej na brak profesjonalnej ekipy, która leży i dogorywa, znaczy siedzi na schodach i dogorywa. Tutaj widzimy oczywiście z pierwszego piętra dzwonnicy Giotta słynne romańskie baptysterium, a w tle kopułę bazyliki świętego Wawrzyńca, San Lorenzo. Charakterystyczne dla niej jest to, że ona w przeciwieństwie do baptysterium i samej katedry nie ma na szczycie kopuły tak zwanej latarni. Po 30-sekundowym odpoczynku sprytnie i szybko jak gazela wskakuję na te schody i mogę stąd podziwiać fenomenalną kopułę Santa Maria del Fiore, wspaniałego Filippo Brunelleschiego, a Campanile Giotta, jak w przypadku każdej włoskiej katedry, jest jednym z trzech elementów, które tworzą sama katedra, campanila, która jest dzwonnicą, i baptysterium po stronie zachodniej. Moje wiecie, kościoły są zawsze budowane na osi wschód-zachód. Prezbiterium jest tam, gdzie wschód, gdzie Jerozolima. Troszeczkę przeszkadzają nam te kraty, ale ich brak mógłby doprowadzić do śmierci w przypadku zbyt kontrowersyjnych selficzków, co nawet mogłoby grozić mówiącemu te słowa. Także odpoczniemy jeszcze sekundkę i z narażeniem życia wepsniemy się na piętro drugie, na wysokości około 50 metrów nad poziomem ulicy. Jeżeli jeszcze raz upoważniam każdego z was do tego... Czekaj jeszcze raz. Upoważniam każdego z was, razem i z osobna, do tego, że jeżeli jeszcze raz wpadnie mi do głowy pomysł wejście na jakąkolwiek wieżę, możecie mi z całej siły zasadzić kopa w dupę, tak jak Franco Baresi strzelał karne. Nigdy więcej. Tętno 180 na minutę. Gdybym nie był sportowcem, nie trenował kilka razy dziennie w tygodniu pływania, pozostałe dni orbitreku, to bym tutaj leżał całkowicie martwy. To jest koszmar po prostu. Ale zobaczcie. Jesteśmy na samym szczycie dzwonnicy Giotta. Zobaczcie, tu jest piorunochron z krzyżem na końcu. Sam szczyt, około... Nie znam dokładnie wymiarów, ale około 80 metrów nad powierzchnią ulicy. I teraz przyjrzymy się naprawdę z bliska latarni na katedrze, w której byliśmy wczoraj. Chodźmy. To już widać, że jest zamknięte dzisiaj. Nie wpuszczają więcej turystów, ale spójrzcie. Cała kopuła, właściwie to nie jest do końca kopuła, bo to jest ośmiokąt, a nie okrąg, katedry
we Florencji dzieła Filipe Brunelleskiego. Zobaczcie, jak potężna jest ta latarnia na górze. Ona swoim ciężarem utrzymuje wszystko jako całość. I tam wczoraj byliśmy. Tam miałem swój pierwszy raz się o śmierć otarłem. W czasie ostatniej trzydniowej wizyty. Jest, odległość od ziemi jest około... No jak to ma 114 metrów, to my jesteśmy gdzieś na 90, 95 metrze. Widok jest oszałamiający. Szkoda tylko, że są takie kraty jak na Empire State Building. Oczywiście cała Florencja wraz z kościołem Santa Croce tutaj widoczna. A jeszcze spójrzmy tu, w tę stronę, na południe. Ten pałac, który tutaj widzicie na wprost, to jest oczywiście Palazzo Vecchio, w którym dzisiaj byliśmy, jakieś 4 godziny temu. I na tej wieży Palazzo Vecchio, którą tu widzicie na wprost, dzisiaj się wdrapaliśmy. Też było ciężko, ale to jest nic w porównaniu z tym, co teraz przeżyliśmy. Zachęcam wszystkich, którzy dbają o tężyznę fizyczną, do odwiedzenia dzwonnicy Giotta, gdyż wtedy przekonacie się, jak wydajne jest wasze serduszko. I dziękujemy wam uprzejmie za to, że byliście z nami. Będziemy kręcić nowe odcinki w nowych włoskich miastach. Wszystko dla was, ponieważ nasi widzowie są najważniejsi. Dziękuję uprzejmie, a teraz idę pod kroplówkę. A tak wygląda Campanile Giotta od dołu. I my tam hen. Aż na tam, gdzie ten gzyms na dachu jest, żeśmy przed chwilą stali. Tak to wygląda. I na koniec już naprawdę taki tip podróżniczy, podpowiedź. Jeżeli chcecie taniej i szybciej dostać się do najciekawszych obiektów, weźcie sobie w internecie, kupcie tak zwany Brunelleschi Pass, który pozwala wam wejść za kwotę 30 euro jedynie na kopułę, na Campanile, do baptysterium, do muzeum katedralnym, do muzeum katedralnego oraz do kościoła Santa Reparata, czyli macie 5 obiektów w cenie jednego. To się nazywa Brunelleschi Pass. Do czego serdecznie zachęcam, gdyż opłaca się i płacicie mniej niż gdybyście musieli płacić za każdy bilet osobno. Teraz już naprawdę muszę się udać na Ojom.